Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w Domu Spotkań z Historią na zwieńczeniu kolejnego projektu, który realizujemy wspólnie z Czeskim Centrum w Warszawie. Dzisiaj jest to wystawa Czechosłowacki Design od Expo 58 do inwazji 1968. O tym fenomenie, wszelkich kontekstach tego kulturowego zjawiska opowie Państwu za chwilę twórca tej ekspozycji, Jan Jeniszta, który specjalnie przyjechał do Warszawy i osobiście nadzorował montaż ekspozycji. A ja w tym momencie chciałem gorąco powitać gości specjalnych wernisażu. Zacznę od zastępcy ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie, pana Michała Ryszawego. Bowiem ambasada objęła wystawę swoim honorowym patronatem. Jest mi niezwykle miło powitać na widowni wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bohdana Borusewicza. Witamy serdecznie. Jest z nami także wiceprezydent miasta stołecznego Warszawa, pan Włodzimierz Paszyński. I teraz, żeby nie przedłużać, zaproszę do mikrofonu pana ambasadora. Dziękuję. Panie marszałku, panie prezydencie, pani dyrektor, panie dyrektorze, szanowni państwo, ja chciałem bardzo serdecznie wszystkich przywitać tutaj na wernisażu od imienia ambasady, imienia pana ambasadora, który niestety w tej chwili musi być na innym spotkaniu, właściwie w tym samym czasie. Ja już wkrótce obejrzałem niektóre eksponaty i przypomniałem sobie lata swojego dzieciństwa. Ta wystawa jest naprawdę wyjątkowa i bardzo się cieszymy, że Warszawa będzie miała okazję ten okres jakiejś wolności lat 60. Czechosłowacji, oczywiście krótkiej i tylko częściowej wolności, obejrzeć. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panowi kuratorowi, oczywiście również Domu Spotkań z Historią i Českému centrum za przygotowanie tej wystawy. Jeszcze raz wszystkich witam i zapraszam na wystawę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jak wspomniałem, to kolejny owoc współpracy Domu Spotkań z Historią z Czeskim Centrum, już wieloletniej współpracy, za którą bardzo serdecznie dziękujemy. Te podziękowania kieruję na ręce pani dyrektor centrum, pani Tatiany Langaszkowej, i którą proszę teraz o zabranie głosu. Szanowni Państwo, szanowni panie dyrektorze, bardzo mi miło przywitać Państwa na wystawę, na otwarciu wystawy historycznego czechosłowackiego designu, który dla mnie osobiście niestety nie jest aż tak historyczny. Zobaczy Państwo przedmioty paradoksalne, wyprodukowane w czasie komunizmu, ale jednocześnie bardzo pięknie. Chciałam by podziękować Janowi Jeniśtowi za udostępnienie swoich prywatnych skarbów i za wysiłek, który włożył do przygotowania wystawy specjalnie dla tej przestrzeni. Dziękuję całemu zespołowi Domu Spotkań z Historią za fantastyczną współpracę, którą zamierzamy kontynuować. Życzę Państwu przyjemnych wrażeń i przekazuję głos kuratorowi
i właścicielowi eksponatów, które Państwo za chwilę zobaczą. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Ja zamiast tego, żeby opisywać to, co Państwo niebawem zobaczą, chciałbym opowiedzieć o jednej postaci, która jest szczególnie ważna i która historia jest takim swoistym pars pro toto dla wszystkich tych artystów, projektantów, których pokazaliśmy na tej wystawie. Dokładnie tydzień temu, 15 czerwca, umarł czeski rzeźbiarz Olbram Zoubek w wieku 91 lat. To jest reprezentant, czy był reprezentant pokolenia, którego dorobek chcemy przypominać właśnie na tej wystawie. Urodzony w latach 20. dwa lata podczas II wojny światowej spędzał na pracach przymusowych. W maju 45 roku uczestniczy w Powstaniu Praskim. No i zaczyna studiować, kiedy zaczyna się siermiężny stalinizm, lata 50. Studiuje na Akademii u świetnych rzeźbiarzy Wagnera i Makowskiego, dawniej surrealistów, wtedy socrealistów. Jako młody absolwent rzeźby uczestniczy także w światowej wystawie Expo 58 w Brukseli, od której tak naprawdę wystawa się zaczyna. Rzeźbi przede wszystkim w betonie i razem z swoją żoną, także świetną artystką, rzeźbiarką Ewą Kmentową, rzeźbi także w gipsie. Beton i gips wybrali dlatego, że nie mieli dostępu do lepszych materiałów. Przydział był tylko do cementu i gipsu. W latach 60. rzeźbi także ciekawe place zabaw z betonu na osiedlu Inwalidowna, które też zostanie niebawem przedstawione na tej wystawie. Oboje mimo utrudnień w latach 60. należą do najciekawszych artystów tamtego pokolenia w Czechosłowacji. Jednak nadchodzi rok 68, sierpień 68 i pół roku później w styczniu 69 właśnie ten artysta Olbram Zoubek zdejmuje pośmiertną maskę Jana Palacha. Symbolicznie dla niego jest to zamknięcie pewnego okresu, tak jak my zamykamy ten okres na tej wystawie rokiem 68. Od tego czasu artysta jest ciągle inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, przez kolejnych 20 lat nie może publicznie wystawiać swoich prac. Dopiero w latach 90. symbolicznie właśnie on tworzy w Pradze pomnik ofiar komunizmu. Życie Olbrama Zoubka było podobne do wielu innych czechosłowackich artystów, projektantów, ludzi kultury. Kiedy Zoubek mówił w jednym z wywiadów o swoim stosunku do lat 60. w Czechosłowacji, powiedział tak: lata 60. to dla mnie szczególnie szczęśliwy okres, kiedy cały ten ciężar, ten przykrywający nas koc, nie dusił nas całkiem. Kiedy pozwolono nam trochę oddychać, to było najlepsze. Na koniec pozwolą Państwo, żeby podziękować wszystkim, bez których tego przedsięwzięcia nie udałoby się zrealizować. Przede wszystkim ekipie Czeskiego Centrum w Warszawie, ekipie Domu Spotkań z Historią i także grafikom ze studia Elipsy. Bardzo wszystkim dziękuję. No cóż, wypada Państwa teraz zaprosić na ekspozycję, skorzystać z obecności twórcy kolekcji i autora wystawy. Także zapraszam za ścianę do głównej galerii Domu Spotkań z Historią, a potem zapraszamy na symboliczną lampkę wina. Także dziękuję bardzo, że zechcieliście Państwo skorzystać z naszego zaproszenia.